To jest dość, no, taki ciężki temat. No, ciężko opisać go w jednym, dwóch zdaniach. Na pewno jest bardzo energiczny. Jest aktywny, już przestaje powoli spać w dzień, więc cały czas jest na nogach, a on na tych nogach może przejść bardzo dużo, jak na takie dziecko. Czasami pewnie więcej ode mnie by mógł, nie? No, ale przede wszystkim jest... No przede wszystkim jest aktywny. Po drugie jest bardzo uroczy, co zresztą widać i myślę, że każdy, kto go zobaczy na ulicy, na ekranie, na zdjęciu czy na czymkolwiek, to jest w nim momentalnie zakochany, bo się, no, niestety się inaczej nie da. Tak. Ma w sobie to coś, co po prostu ludzi tak do niego przyciąga, jak lep na muchy działa. Więc jest... Poza tym uwielbia być w centrum zainteresowania. Że jak Mikołaj nie jest w centrum zainteresowania, to nikt inny nie może się niczym innym zająć, póki do niego się uwagi nie zwraca. No i jest samodzielny. Bardzo lubiłam dzieci od zawsze, ale nie miałam dziecka, tak? Miałam bardzo małą styczność z małymi dziećmi, z noworodkami, nie miałam żadnej styczności, więc nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać w praktyce, tak? Czy on będzie mi spał na przykład 2 godziny na dobę, czy 20 godzin na dobę. Całe szczęście spał 20 godzin na dobę, ale mogło być różnie. Tak? I on był grzecznym dzieckiem od początku. Myślę, że dlatego właśnie później jakoś tam zdołałam utrzymać spokój, tak? Bo wiadomo, dziecko jest coraz większe, coraz bardziej aktywne, coraz bardziej rozrabia, a on z takiego grzecznego, cichego dziecka, którego praktycznie nie było, no to wyrósł na łobuziaka, ale może inaczej. Wiedziałam, że to radość, nie wiedziałam jaka radość. Nie wiedziałam, jak bardzo to po prostu wpłynie na moje życie, tak? Bo teraz nic oprócz Mikołaja się dla mnie nie liczy.